Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy szalkę w EA FC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy od meczu Pucharze Niemiec z Lipskiem. Niestety druga runda, a my już mamy Lipsk, więc troszeczkę za wcześnie takich mocnych rywali. Ale z drugiej strony w sumie to już nie jest tak jak 2-3 lata temu przed. Teraz jesteśmy zespołem, który jest spokojnie w stanie pokonać Lipsk. To nie jest tak, że przechodzimy to jako underdog. Tutaj to jest mecz, w którym może nawet my jesteśmy faworytem. Już możliwe właśnie, że doszło do takich nawet momentów, że to my jesteśmy faworytem w takim starciu. Kto wie, choć jest to mecz też na wyjeździe, to jest na pewno dość ważne. Tak prezentuje się ich zespół. Mamy tutaj kilku stworzonych zawodników, co jest ciekawe. Już trzech w podstawowym składzie mam zawodników stworzonych. U nas niektórzy są zawodnicy zmęczeni po tym meczu chyba Ligi Mistrza, więc Tanganga jest tak bardzo zmęczony. Miałem wrażenie, że Tanganga nie będzie aż tak zmęczony. Czy Baumgartl zagra? Dobra, dam mu szansę. A w sumie jakie mamy tempo? 65, dobra. Więc tak, Baumgartl zacznie od początku. Tak, tutaj Dachut. No i Czurlino też. Co jakbym przed właśnie może w taki sposób? Hamalainen jako SPO. Może tak, nie wiem czy to jest ryzykowne czy nie, ale po prostu tak sobie pomyślałem, że w sumie czemu nie. Hamalainen jako nasz SPO i takim składem wyjdziemy. To też może będzie mecz, w którym Castello dostanie szansę gry. Bo niech właśnie on gra może w pucharowym meczu na przykład. W pucharach niech na przykład gra. I tak to mogłoby wyglądać, myślę. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi na ten mecz z Lipskiem. I będziemy mogli startować. Lipsk zaczyna tutaj ze środka. I zaczynamy. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało tutaj. Chodzi tak jakby, na przykład wiadomo, że Liga Mistrzów jest zawsze najważniejsza, potem dla mnie Liga jest, więc to nie jest jakiś najważniejsze jakieś trofeum do wygrania, ale jednak nie wygraliśmy, że tego. Byliśmy kiedyś w finale i to jest też coś, co oczywiście chciałbym przynajmniej raz móc powiedzieć na koniec tej serii, że wygraliśmy przynajmniej raz Puchar Niemiec. Jeszcze tutaj trzeba wybić, nie udało się, ale Castella tutaj broni. Sopi. A spokojnie tutaj podajemy sobie. Matystel. Matystel. Szybkie przyspieszenie tutaj. Świetne przyspieszenie ma. Matystel. I to jest gol. 1-0. Ależ przyspieszenie tutaj Matystela. Naprawdę to myślę, że zrobiło różnicę w tym początku tej akcji, gdzie tak nagle przyspieszył i uciekł od obrońcy. Potem już miał wolną tutaj przestrzeń. Wiedział jak to wykończyć. I mamy 1-0. Szybkie wyjście na prowadzenie tutaj w naszym wykonaniu. To jest... Najlepiej jak mogło być, tak naprawdę. Lepiej nie mogło być niż szybka bramka i szybkie prowadzenie. Ale jeszcze daleka droga oczywiście przed nami. Tym bardziej, że to nie byle kto. Gramy z Lipskiem tutaj jednak. 10 minuta. Mam 1-0. Świetnie Brynner tutaj. Tylko, że potem, no dobra, miałem mówić, że potem stracił, ale jednak nie, utrzymał się jeszcze. Oj, tutaj niestety WOS troszeczkę jakby poszedł, powinien pójść w naprzód, żeby to się mogło udać, ale i tak mamy teraz piłkę ponownie. WOS, tutaj Dachut. Sopi jest świetnie znaleziony. Sopi wchodzi tutaj do pola karnego. Sopi jeszcze uderzy, czemu nie? Pomyślałem, że może ich troszkę zmylę taką próbą strzały jednak Sopiego, ale nie było, nie byli zmyleni. Bowe wrzuca piłkę. Matystel, drugiej bramki nie będzie na razie. Strata piłki sobie tutaj dachu, myślę, że utrzymałem się tutaj. Za dużo troszkę zamieszania tutaj, może powinienem jakoś prościej to zrobić, jeszcze tutaj walka. Świetnie Dachut powalczy, a piłki niestety nie mamy jednak. Sopi tutaj ma piłkę. Dobra, podaję tutaj do Dachuda. Dachut biegnie teraz. Dachut. Aj, niestety to dało się lepiej podać. I to boli, że
nie wykorzystaliśmy tego lepiej. Sopi. Tak na razie naprawdę dobrze działam to jeśli chodzi o odbior, mam wrażenie. Będą kłopoty, ale świetnie Castes tutaj właśnie. To było kluczowe, że tutaj wyszedł szybko. To da radę być pierwszy. To jest faul, tak. To jest faul. Żółtej kartki właściwie nie spodziewam, ale faul tak. Faul był na pewno. Dobrze tutaj presuje na pewno, to nie trzeba przyznać teraz. Sopi, troszeczkę powinien szybciej, aby ruszyć tam mam wrażenie. Ale dobrze powalczył tutaj o piłkę. Matystel przyjmuje, strzela, nie trafia, aj nie ma 2-0. Ten ich pressing jest dobry, ale też może skutkować dobrymi kontrami dla nas. Prawie kolejne wszędzie piłki duże. To jest strzał, który jest łatwy do wybrony. Sesenią biegnie tutaj. Oj, to podanie. To podanie jest w stanie Sesenią zrobić znacznie lepsze. To ponownie, nie lubię tych sytuacji, gdzie jest niedokładność, gdzie niedokładność decyduje, gdzie dobrze wiem, że zawodnik umie podać to. Jest w stanie to podać, ale niestety nie dał rady tym razem tego zrobić. No nic, po pierwszej połowie 1-0, więc nie ma co narzekać, choć mogło być na pewno wyższe prowadzenie. Myślę, że mogę to powiedzieć, Brunner. Musiałby się tak bardzo ten jeden jeszcze zawodnie, ale te ataki zawsze wyglądają tak samo. Nigdy nikt nie ruszy się drugi. Zawsze jedna osoba tylko atakuje tak na początku. Czasami się to uda, naprawdę byłoby miło mieć tutaj dwóch jednak graczy. Tam jest żółta kartka dla Hamalajna na pewnie. Brenner troszeczkę właśnie tam liczę, że ruszy bardziej. Ale dobra, i tak atakuje. Brunner i to jest gol 2-0. To jest duży krok w stronę awansu do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. I przy okazji wyeliminowanie jednego z największych rywali, bo jednak cały czas będę patrzył na Lipsk, Leverkusen, Borussia i Bayern jako najwięksi tacy nasi rywali tak naprawdę. No to są dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie dość, że awansujemy, to jeszcze eliminujemy dobry zespół, jeden z tych najgroźniejszych zespołów. Ale jeszcze nie mamy tego oficjalnie. Jeszcze mamy ponad pół godziny gry. Piękne przejęcie. Mówiłem o tym, że przejęcia świetnie dzisiaj funkcjonują. Matystel. Ale powiem, że tutaj troszkę zbyt optymistycznie jednak. Piękne to jest przejęcie, nie? Nie lubię takich sytuacji, gdy to jest dość spóźnione bardzo. Mam wrażenie, że sędzia sam nie wie, czy był, czy nie, ale jednak agwiznę, bo wyglądało to groźnie. Więc nie wiem, czy faul był, czy nie. Matystel. Zrobił taki zły ruch. Widać po ten zły ruch właśnie, który troszkę myślę, że zaważył o tym, że to się nie udało. Ale piękne przejęcie piłki tutaj. Jak nie lubię tych właśnie, jakby idź naprzód, naprawdę. Nie rób nic takiego, nie rób takich może być szerokich dróg, tylko idź po prostu naprzód. Bo robi właśnie taki jeden przyruch, że jakby idzie, wydaje się, że będzie szedł dobrze, ale potem nagle jednak zmienia kompletnie to, jak będzie biegł. Oj, tutaj udało się im perfekcyjnie. Piękny blok, chyba to Baumgartl jeszcze. Dachut teraz, tylko właśnie potrzebny sobie na pewno ktoś typu Matystel. Strzał z daleka chciałem tutaj spróbować. I jeszcze piłka za darmo dla nas. No Lipsk nie gra za dobrze dzisiaj i w pełni zasłużenie tutaj
Wydaje się, że awansujemy. Bowe powinien pójść w górę. Bowe powinien się ustawić lepiej. No i to jest gol. W głupiej naprawdę sytuacji. Po prostu zawodnik mnie zmylił tym, jak popiął. I naprawdę nie jest to. Naprawdę, czemu w taki sposób musimy tracić? Czemu musimy coś takiego głupiego robić? To jest żółta kartka. To jest żółta kartka dla Elmasa. Chyba to jest Elmas? Chyba Elmas? Tak, to jest Elmas tutaj. Penal Sopi. Sopi, wow. To było fatalne uderzenie niestety. Szkoda, że przynajmniej właśnie bramkę nie wycelował. Aj, dobrze Matys, dobrze bardzo, ale jednak ostatecznie nie udało się tej piłki zdobyć na stałe. Przejąć tą piłkę by się przydał bardzo, super. Oj, naprawdę nie patrzyłem na mapę, tylko po prostu poczułem, że do tyłu będzie spokojnie i będzie pewnie podać, ale jednak nie. Co za wślizg, nie powiedział, że to był faul, to jest naprawdę kluczowe, że on to zatrzymał. To jest kluczowe, że on to zatrzymał. Wybić to pięknie. Nie wierzę, że tutaj wytimingowałem to źle. Pięknie Castellers. Ale naprawdę niesamowicie trudno jest tutaj. Do końca jest naprawdę niesamowicie trudno. Castellers, złap to pięknie, złapał to. Złapał to, można powiedzieć, że złapał nam to zwycięstwo. Fajnie byłoby strzelić bramkarzowi, ale fajnie jeszcze jest na spokojnie zagrać sobie to i przepieczętować ten awans. Już to miał być tutaj, ale dobra. To jest faul. Wracamy do tej sytuacji. Nie było nerwowo troszeczkę niepotrzebnie, z własnego jakby, z własnego błędu, ale najważniejsze jest to, że ostatecznie wygrywamy. I to jest koniec. Mamy to. Mamy awans. I co jest też na pewno jeszcze, co mi przeszkadzało jakby. Nie wiem czemu, znowu, dawno jakby nie miałem tutaj, w tym właśnie w EA, że znowu było tak niepłynnie. Niepłynnie mi się grało i to był dość duży problem, ale chciałem sobie właśnie już rozegrać, bo jednak nie będę wychodził w trakcie początku meczu. A teraz sobie już pewnie wyjdę. Jak już właśnie teraz zresetuję to ponownie, bo choć w sumie zobaczę może. Zobaczę, jak będzie ten następny mecz wyglądał. Zobaczę, jak to będzie wyglądał. Teraz mamy mecz z Mainz. Dobra, potem mamy mecz z PSV, jeśli nie mylę. Tak jest, więc potrzebuję świeżych graczy na ten mecz, dlatego na mecz z Mainz wyjdą rezerwowi gracze. Nieważne jak szczerze, nieważne jak kondycyjnie, jest po prostu rezerwowi zawodnicy wyjdą. Broni tutaj. I kto jest naszym drugim napastnikiem? Czy jest to top? Jest to top, tak. To top wyjdzie też tutaj, tak. Czurlino za Hasan. Nie powiem, że Hasan jest zmęczony, szczerze. Po prostu chcę, żeby każdy podstawowy zawodnik usiadł na ławce na ten mecz. Tempelman tutaj za Bowę. Właśnie tak mówiłem. Jeśli chodzi o kondycję, nie wygląda to najlepiej, ale no akurat tutaj najważniejsze jest, żeby po prostu właśnie zawodnicy podpoczywali. To jest dla mnie kluczowe. No Martinez już może tutaj zagrać, a więc tak. Tutaj obrona już jest rezerwowa, pomoc jest rezerwowa, a tak dobra, wszystko jest rezerwowe. Szybka symulacja tego meczu. 1-1, może być, nie jest najgorzej. Ważne, że nie mamy porażki i ważne, że zawodnicy podpoczywali. I teraz właśnie duży mecz z PSV na wyjeździe. Pierwszy mecz, jak dobrze pamiętam, niestety przegraliśmy. To była bardzo bolesna porażka. To była bardzo bolesna porażka właśnie, a mam nadzieję, że tutaj damy radę za to wygrać już. Kondycyjnie powinni wszyscy wyglądać dobrze. I tak jest, kondycyjnie wszyscy wyglądają perfekcyjnie. Dobra, wygraliśmy dopiero co z Lipskiem, więc wierzę, że jesteśmy w stanie też pokonać PSV. Bardzo by nam się to przydało i mam nadzieję, że dam radę to zgarnąć. Pora na starcie z PSV. Czy to się troszkę zmieniło, czy dalej będzie tak niepłynnie chodziło?
Bo czasami się to zmienia. No nie, mam wrażenie, że może, że nie jest płynnie, ale jest troszkę lepiej, mam wrażenie. Świetne przejęcie, Brais Mendes. Tylko właśnie Matty Styl powinien od razu, aby momentalnie, od razu powinien przychodzić bliżej, ktokolwiek. Powinien przyjść bliżej do akcji, jakby, no naturalnie, ktoś to powinien zrobić po prostu. A nikt tego niestety nie zrobił i szkoda tak bardzo. Piłka dla nas. Tylko podaj celnie, no naprawdę. Nie wierzę, to jest tak denerwujące, jak ja. I właśnie dosłownie mówiłem na to przed tym strzałem, bo po prostu to jest podanie, które da się łatwo podać, ale wiedziałem, że coś ta gra może wykombinać. I oczywiście, że musiała coś wykombinać. To jest to, czego nie cierpię. Ale czasami przez to nie będę chciał podać, bo będę się bał, że po prostu mój zawodnik nie umie podać. I naprawdę to było okropne. Jak można. Naprawdę jest tam tyle miejsca, żeby to podać celnie. To nie, jednak trzeba znaleźć jakoś tam, żeby niecelnie było podanie. Matty Styl uderzy, to jest dobra próba. Będzie rożny. Matty Styl doszedł do tej piłki, ale nie trafił do bramki nawet. Pięknie Sesenią tutaj. Sopi, tylko znajdź koło zawodnika, naprawdę. Nie mogę na to patrzeć, jak jest miejsce ewidentnie, a on i tak poda prosto pod nogi rywala. Jeszcze to dobra na linii zbalansować tutaj. Tylko właśnie jakby, nie rozumiem czemu ten naprzód nie rusza. A on powinien od razu już ruszać, ja właśnie liczyłem na to, że będzie od razu ruszał. Czurlino nie będzie znaleziony, no niestety. Naprawdę, czy ktoś może ustawić tam dobrze dla nas? Czy za każdym razem będziemy wybijać i będzie tam tylko gracz PSV? Sesanią, dobra, teraz może jakaś kontra. Sesanią biegnie. Jeszcze zrób ślizg, dobra, ale czemu to. Czemu mi gra daje tego zawodnika, nie Denisa Czurlinowa? Dużo naprawdę, strasznie, strasznie dużo frustrujących się rzeczy dzieje. Zwłaszcza, że mecz z Lipskiem w miarę był dobry. Tylko ten jeden błąd taki, gdzie potem była bramka. Tak, to było super, naprawdę. Nie narzekałem na nic, bo mi się grało dobrze. A tutaj naprawdę jest strasznie dużo złych rzeczy się dzieje. Dobra interwencja Martineza. Dobrze, Sesenią tutaj. Troszkę się droga otworzyła. Nawet bardzo się droga otworzyła. Sesenion musi pędzić. Matty Styl. Jak on tego nie strzelił? Nie wierzę w to. Brais Mendes rzuca piłkę. Joro się przewrócił. Vos umie strzelić z daleka. I to była dobra próba. To była dobra próba. Bo się jakoś to piłka przebiła te przez tych graczy wszystkich. Bobę wrzuca piłkę. A, jeszcze strzał Denisa Czurlinowa, też nie ma gola, nie będzie pewnie różnego. Tak jest. Szkoda.
Szkoda tego właśnie, jak ten mecz przebiegał. Naprawdę to nie wygląda optymistycznie dla nas. Końcówka w miarę była dobra, ale naprawdę odczucia jakby, jakie miałem w porównaniu z tym meczem, a Lipsk, no to jest naprawdę niebo i ziemia, jak naprawdę się tutaj znacznie gorzej mi gra. Nie wiesz, a od słupka to wbił. Na bliższy słupek to zmieścił. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Po prostu zapowiadało się na to. Zapowiadało się szczerze na to, że oni strzelą bramkę. Ale naprawdę tutaj na bliższy słupek dał sobie zmieścić Emiliano Martinez. To nie jest dobrze. To nie jest dobre. Ajajaj, szkoda naprawdę, bo wiemy dobrze, jak ważne może być to porażka. Matyster też idzie naprzód, ale jednak pora się wycofać i pora mnie zmylić. Matyster teraz strzela, no i to nie jest gol. To nie jest gol. Ja nie wierzę, naprawdę. Już powoli nie wierzę. Nie wiem naprawdę, co się dzieje dzisiaj w tym meczu. To jest właśnie bardziej dziwne, że dosłownie mecz wcześniej miałem Lipsk i grało mi się naprawdę dobrze. Teraz PSV i nagle... To nawet nie jest, że wina rywa, to jest jakby gameplay, sam może powiedzieć. Sama rozgrywka, jak mi się gra. Znać Brennera, dobra. Brenner uderzy. Bramka. Na dalszy słupek to ma być. A on strzela prosto bramkarza. To nie ma nawet jakby. Nie jest to bliskie. Ja bym jeszcze strzelał na bliższym, może to bym bardzo czego może zrozumiał. No i tutaj. Czurlinow. Brenner tylko dobrze, że go znalazł tutaj. Ten jest Czurlinow, jeszcze Brynner, jeszcze nikt, bo nikt nie umie strzelić niestety, no. Aj, naprawdę jest to denerwujący mecz. Niebywale denerwujący mecz. Wiedziałem, że będą tam podawać, ale i tak ta piłka się tak podbija, żeby oni wpadli im pod nogi. Będzie teraz różny dla nich. Kolejny rożny. Kolejny rożny. Pora kolejne tracić minuty tutaj kluczowe dla tego meczu. Mam dość. Po prostu mam dość tego meczu naprawdę i tego, co się tutaj dzieje. Nie ma faulu tutaj? Wow. Sesenion biegnie. Sesenion. O nie, no naprawdę. To już naprawdę są takie znaki, że ten mecz jest nie do wygrania. Jak mój zawodnik nawet nie strzela w taki sposób, jak trzeba strzelać, no to już wiadomo, jakie są problemy. Naprawdę jakby masz tyle miejsca też, żeby strzelić tam bliżej słupka. To oczywiście ta piłka musi być w bramkarza. Mam naprawdę jakby nie wiem, jak. To jest niebywałe wręcz, jak dwa mecze z rzędu grane mogą być tak różne od siebie, naprawdę. Jak ten mecz jest okropny porównany do poprzedniego. Pojadę tego Braisa. Nie mogę, naprawdę. No nic się nie uda. Nic, absolutnie nic się nie uda. Tak, super. Jeszcze cała ławka zmęczona. Jeszcze tego mi brakowało, że ja to teraz widzę. Czurlinow. Jeszcze mam piłkę. Problem jest taki, że ta bramka nic nie znaczy.
i tak naprawdę dwóch oczywiście zawodników było tam naszych i się musieli tam zaklinować praktycznie. Wykopać celnie super, Sopi. Dobra, jeszcze mamy piłkę. Brynner. I to jest gol, Brynner, co za bramka, 2-2. Mamy przynajmniej remis, który jest jak zwycięstwo w tym meczu, bo to była absolutna tragedia, co się tutaj działo i to jak ten jakby przebieg meczu był, jaka rozgrywka była, jaki gameplay ogólnie tego meczu był, to była absolutna tragedia, ale Brynner strzela coś takiego w tak ważnym momencie. To jest niesamowite, naprawdę. Zaraz za pola karnego, od poprzeczki. Wow. Wow, po prostu wow, naprawdę. Koniec meczu. Wow, naprawdę wow. Przynajmniej ten remis udało się zgarnąć. Przedmeczowo nie byłbym szczęśliwy z remisu. Ale no dobra, tutaj przynajmniej mamy ten jeden punkt i już to lepiej wygląda. Lepiej to. Inter jeszcze zremisował z Rangersami, to tym bardziej dobrze dla nas. No dobra, nie jest jeszcze tragedia, nie jest tragedia na pewno. Jak to wygląda właśnie w tabeli? Mamy Inter przed sobą, to jest właśnie kluczowe jakby. Bo powiem tak, jesteśmy w stanie pokonać każdego, jakby wierzę w to. Inter pewnie będzie faworytem, ale jesteśmy w stanie ich pokonać. Nie jesteśmy zespołem na tyle słabym, że właśnie jedziemy do Mediolanu, czy oni przyjadą do nas i sobie myślę, no na pewno przegramy. Jakby na pewno o czymś takim nie myślę. Werder, tutaj pewnie zawodnicy będą głównie zmęczeni, nasi starterzy. No niektórzy są w sumie. Ale ten Hasan na przykład jakby... Czemu oni tak długo im się regenerują? Nie wiem, naprawdę. Dość dziwne. Dobra, wyjdziemy tym podstawowym składem w sumie na ten mecz. Potem mamy przerwę dłuższą, ale przegrywamy. Wiedziałem, że pierwsza porażka nadejdzie prędzej czy później. No ale nie z Werderem. Nie z Werderem. Z całym szacunkiem do nich to jednak. Nie jestem zespołem, który powinien przegrać z Werderem Bremen. Union teraz. No i tu będzie musiał wyjść. To jest najgorsze w walce, w próbie bronienia mistrzostwa Niemiec. Jakby to nie jest już tak, że... Czy naprawdę Hasan umie wrócić na kondycję? Jakby co się z tobą stało, Hasan? Ty jesteś 22-letnim gościem i nie umiesz kondycji? Jakby nie umiesz się zregenerować? O co chodzi naprawdę? Jakby... Nie wiem, czy ja muszę mu zmienić indywidualnie dla niego ten plan treningowy, żeby się skupił na regeneracji, bo naprawdę to jest coś naprawdę, jakby to już troszeczkę przesada. Niech się skupi na kondycji może naprawdę właśnie, bo nie rozumiem naprawdę, co z nim jest. Jak on może nie przecież cały czas było dobrze, jakby nic takiego nie było przedtem. Teraz nagle nie umie wrócić do siebie, jakby nie wiem, dziwne to jest naprawdę, dziwne to jest bardzo. Dobra, więc... Hamalainen zagra jako SPO to w tym meczu. Tutaj top. Ndombele za Bowę. Tutaj Dahoud. Zawosa Tempelman. Tutaj Tanganga tutaj. I chyba jesteśmy gotowi, tak? Obrona rezerwowa, bramkarz może zostać. Tak, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Więc pan ten mecz z Unionem. Remis. I Braysman nie trafił karnego. Tracimy notorycznie punkty. I to jest niefajna rzecz, wiadome. Ale no, jakbyśmy mieli łatwiejszą sytuację w grupie w Lidze Mistrzów, to moglibyśmy tak nie odpuszczać. Potem jeszcze Borussia. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo to na pewno. A więc Inter przed nami w następnym odcinku. Duży mecz, który ciężko będzie. Będzie ciężko wygrać, znaczy. Ale na pewno nie jesteśmy bez szans. Więc wierzę, że się postawimy i wierzę, że wygramy. A przynajmniej remis. Przynajmniej remis nie będzie zły. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.